Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 151. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 99. Pan króluje drżą narody, zasiada na cherubach, a ziemia się trzęsie. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe. Ono jest święte. Królem jest potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne. Prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś. Wysławiajcie Pana, Boga naszego. Oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego. On jest święty. Wśród jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali jego imienia. Wzywali Pana, on ich wysłuchiwał. Przemawiał do nich w słupie obłoku. Zachowywali jego nakazy i prawo, które im nadał. Panie Boże Nasz, ty ich wysłuchiwałeś. Byłeś dla nich Bogiem Przebaczającym, ale brałeś odwet za ich występki. Wysławiajcie Pana Boga naszego. Oddajcie pokłon przed świętą Jego górą, bo Pan Bóg nasz jest święty. Pierwsza księga Kronik rozdziały od 10 do 12 opisuje wydarzenia związane z upadkiem króla Saula, początki panowania Dawida oraz spis jego wojowników. Filistyni walczyli z Izraelitami. Mężowie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. Filistyni rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. W końcu walka srożyła się wokół Saula. Wytropili go łucznicy, a on zadrżał na widok łuczników. I odezwał się Saul do swego giermka. Dobądź miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie naigrawali się ze mnie. Lecz Giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. Gdy Giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na miecz i razem z nim umarł. Umarł więc Saul i trzej jego synowie. Cały też dom jego zginął razem w tym dniu. Skoro wszyscy Izraelici mieszkający w dolinie spostrzegli, że tamci uciekają i że poległ Saul i jego synowie, opuścili swoje miasta i zbiegli, a nadeszli Filistyni i zamieszkali w nich. Nazajutrz przyszli Filistyni złupić ciała zabitych i znaleźli Saula i jego synów leżących na wzgórzu Gilboa. A złupiwszy go, zabrali jego głowę i zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić radosną nowinę swoim bogom i ludowi. Zbroje jego złożyli w świątyni swoich bogów, a czaszkę jego przytwierdzili w świątyni Dagona. Gdy usłyszeli wszyscy mieszkańcy Jabesz w Gileadzie o tym wszystkim, jak filistyni postąpili z Saulem, powstali wszyscy dzielni ludzie, a zabrawszy zwłoki Saula i zwłoki jego synów. Sprowadzili je do Jabesz i pochowali kości ich pod Terebintem w Jabesz. Pościli potem przez siedem dni. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, jakie popełnił wobec Pana, przeciw słowu pańskiemu, którego nie przestrzegał. Zasięgał on nawet rady u duchów zmarłych, a nie radził się Pana. On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. Wtedy zgromadzili się wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli: Oto myśmy kości twoje i ciało. Nawet już przedtem, gdy Saul był królem, tyś wyprowadzał i przyprowadzał Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem mojego ludu Izraela. Wszyscy więc starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze wobec pana. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem pańskim przekazanym przez Samuela. I wyruszył Dawid z całym Izraelem na Jerozolimę, zwaną Jebus. Mieszkańcami tamtejszego kraju byli Jebusyci. I rzekli mieszkańcy Jebus do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. I powiedział Dawid: Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem. Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem. Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją miastem Dawidowym. Zbudował potem miasto dokoła, tak Millo, jak i otoczenie. Joab zaś odnowił resztę miasta. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo pan zastępów był z nim. Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali się potężni pod jego panowaniem, a którzy wraz z całym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze słowem pańskim o Izraelu. Oto imiona bohaterów Dawida. Jaszobeam, syn Hakmoniego, dowódca Trójki. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu. Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achojita, jeden z trzech bohaterów. Był on z Dawidem w pas Dammim i tam zebrali się filistyni do walki. A była tam część pola pełna jęczmienia. Kiedy zaś wojsko uciekło przed filistynami, on pozostał na środku tej części, oswobodził ją i pobił filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. Trzej spośród trzydziestu zeszli po skalę do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim. Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wówczas w Betlejem. Dawid poczuł pragnienie i rzekł, kto da mi napić się wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Przedarli się więc ci trzej przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. Dawid jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. I rzekł: Niechaj mnie Bóg strzeże od uczynienia tej rzeczy. Czyż mam pić krew tych ludzi wraz z ich życiem? Wszak przynieśli ją z narażeniem życia. I nie chciał jej pić. To uczynili ci trzej bohaterowie. Abiszaj, brat Joaba, był dowódcą trzydziestu. Wymakiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu. Spośród trzydziestu był on podwójnie poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównał owym trzem. Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabzel. Pobił on dwóch synów Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. Zabił on także Egipcjanina o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę grubą jak wał tkacki, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go własną jego dzidą. Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał sławę wśród trzydziestu bohaterów. Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównał owym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. Bohaterowie waleczni: Asahel, brat Joaba, Elhanan, syn Dodo z Betlejem, Szamot z Harot, Cheles z Pelonu, Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot, Sibbekaj Huszyta, Ilaj Ahochita, Maheraj z Netofy, Helet, syn Baany z Netofy. Itaj syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Piratonu Huraj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby Azmawet z Bahurim Eliachba z Shalbonu Benehaszem z Gizonu Jonatan syn Szagiego z Hararu Achiam syn Sakara z Hararu Elifelet syn Ura Hefer z Mekery Achiasz z Pelonu Hesro z Karmelu Naaraj, syn Ezbaja, Joel, brat Natana, Mipchar, syn Hagriego, Selek z Ammonu, Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui, Ira z Jattiru, Gareb z Jattiru, Uriasz Hittita, Zabat, syn Achlaja, Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, odpowiedzialny za trzydziestu, Hanan, syn Maaki, Jozafat Mitnita, Ozjasz z Asztarot, Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru, Jedjael, syn Shimriego, i jego brat Jocha z Tis, Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma z Moabu, Eliel, Obet i Jaasiel z Soby. Ci przybyli do Dawida do Siklak, gdy jeszcze musiał się trzymać z dala od Saula syna Kisza. Oni należeli do bohaterów, pomocników w walce. Uzbrojeni w łuki umieli strzelać tak z prawej, jak i z lewej ręki i rzucać kamieniami i wypuszczać strzały z łuku. Spośród braci Saula z pokolenia Beniamina na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza z Gibea, Jeziel i Pelet, synowie Azmaweta, Berekiasz i z Anatot, Jiszmajasz z Gibeonu, Najdzielniejszy między trzydziestoma i dowodził trzydziestoma. Jeremiasz, Jahaziel, Johanan, Jozabat z Gederot. Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatjasz z Elkana, Jiszczijasz, Azarel, Joezer, Jaszobeam, Korachici. Joela, Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru. Z gadytów przyłączyli się do Dawida w warowni pustynnej dzielni wojownicy, żołnierze gotowi do walki, którzy celowali w posługiwaniu się tarczą i włócznią. Z wyglądu podobni do lwów byli szybkonodzy jak gazele na górach. Dowódcą był Ezer, drugi Obadiasz, trzeci Eliab, czwarty Maszmanna, piąty Jeremiasz, szósty Attaj, siódmy Eliel, ósmy Johanan dziewiąty Elzabat, dziesiąty Jeremiasz, jedenasty Magbannaj. Ci z potomków Gada byli jako dowódcy wojska, każdy niższy stopniem nad stu, a wyższy nad tysiącem. Są to ci, którzy przeszli Jordan w miesiącu pierwszym, gdy wylewa on wszędzie z brzegów i którzy zmusili do ucieczki wszystkich mieszkańców Dolin na wschód i na zachód. Przyszli też do warowni Dawida niektórzy z potomków Benjamina i Judy. Dawid wyszedł im naprzeciw, a odpowiadając, rzekł do nich: Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami. Lecz jeśli po to, by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi. Wtedy duch pański ogarnął Amasaja, dowódcę trzydziestu. Idź, Dawidzie, i my wszyscy z tobą, synu Jessego. Pokój, pokój tobie i każdemu, co cię popiera. Twój Bóg jest twoim wsparciem. Dawid więc ich przyjął i uczynił z nich dowódców oddziałów. Z pokolenia Manasesa przyłączyli się do Dawida, gdy przyszedł z Filistynami, by walczyć przeciwko Saulowi. Nie pomógł on im wówczas, bo wodzowie filistyńscy po naradzie odesłali go, mówiąc: Za cenę naszych głów przyłączy się on do pana swego Saula. Gdy szedł do Siklak, przyłączyli się do niego z pokolenia Manassesa: Adnach, Jozabat, Jedjael, Mikael, Jozabat, Elichu i Silletaj dowódcy nad tysiącami, którzy byli z pokolenia Manassesa. Oni to wsparli Dawida na czele oddziałów. Bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami i stali się dowódcami w wojsku. Istotnie, z dnia na dzień przybywali do Dawida, aby mu pomagać, aż obóz stał się wielki jak obóz Boży. Oto liczba dowódców uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, by zgodnie z nakazem pańskim przenieść na niego władzę królewską Saula. Z synów Judy, noszących tarcze i włócznie, sześć tysięcy uzbrojonych na wojnę. Z synów Symeona, dzielnych wojowników uzbrojonych na wojnę, siedem tysięcy Z synów Lewiego, cztery tysiące sześciuset. Także Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim trzy tysiące I Sadok, młody, dzielny wojownik, wraz ze swym rodem, dwudziestu dwóch dowódców. Z synów Beniamina braci Saula, trzy tysiące. Większość z nich pozostawała aż do tego czasu w służbie domu Saula. Z synów Efraima, dwadzieścia tysięcy dzielnych wojowników, mężów sławnych w swych rodach. Z połowy pokolenia Manassesa, osiemnaście tysięcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby pójść i ustanowić Dawida królem. Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael, dwustu dowódców, oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem. Z pokolenia Zabulona, zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki wszelką bronią wojenną, pięćdziesiąt tysięcy gotowych stanąć do szeregu z niepodzielnym sercem. Z pokolenia Neftalego tysiąc dowódców, a z nimi trzydzieści siedem tysięcy uzbrojonych w tarcze i włócznie. Z Danitów wyćwiczonych do walki: 28 tysięcy sześciuset. Z pokolenia Asera zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki: 40 tysięcy. Z drugiej strony Jordanu, z Rubenitów, Gadytów i z połowy pokolenia Manassesa w pełnym uzbrojeniu wojennym: 120 tysięcy. Wszyscy ci wojownicy, stający do szeregu z niepodzielnym sercem, Przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowić królem nad całym Izraelem. Lecz również i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyślni w tym, że Dawida należy ustanowić królem. I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedząc i pijąc, ponieważ bracia ich przygotowali im żywność. A także ich sąsiedzi, aż z pod posiadłości i Zabulona i Neftalego, Przywozili im żywność na osłach, wielbłądach, mułach i wołach, wielką ilość mąki, fig, rodzynek, wina, oliwy, bydła i owiec, ponieważ zapanowała radość w Izraelu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty, kontynuuje temat posługi apostołów i ich roli w kościele. Święty Paweł wyjaśnia, jak powinno się oceniać sługi Boże. I podkreśla swoją własną postawę pokory i cierpienia w służbie Chrystusowi. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez Was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Mówiąc to, miałem na myśli bracia mnie samego i Apollosa ze względu na was. Abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas. Otóż tak. Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam zło rzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu. Aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie w każdym kościele. Przechwalali się niektórzy, dumni z tego, że nie przybywam do Was. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana, i będę zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale zobaczę, co mogą uczynić. Albowiem, nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Cóż chcecie? Z ruzgą mam do Was przybyć, czy z miłością i w duchu łagodności. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia.